Dzień dobry kochani, witajcie w tutorialu makijażowym na Sylwestra. Naklejam sobie taśmy pod oczy, dzięki czemu stworzę idealnie prostą linię, nakładając cienie. Musimy uważać, jak naklejamy te taśmy, ponieważ musi to być od skrzydełka nosa do samej brwi, więc tutaj widzicie, jak próbuję to zrobić. Dziś będziemy pracować na palecie New Nude od Huda Beauty. Na początku oczywiście musi być baza. Moją bazą pod cienie będzie standardowo korektor Infallible More Than Concealer od Maybelline. No i zaczynamy od takiego brązu, który nałożę na całą ruchomą powiekę, aż do taśmy, tworząc przy tym taki koci look oka. Przy okazji od razu blenduję sobie granice, żeby tam nie było żadnych ostrych krawędzi. W międzyczasie przeczeszę sobie też brwi taką zwykłą szczoteczką i pod łukiem brwiowym nałożę jasny beżowy cień. Następnie tym jasnym brązem blenduję sobie granice, żeby to przejście było jeszcze bardziej takie naturalne i żeby powstała nam po prostu ładna chmurka. Następnie zmieniam pędzel na taki mniejszy, języczkowy, płaski, którym będę robić tymi dwoma ciemnymi kolorami naszą kreskę. Kreska będzie stworzona z cieni, właśnie z tych różowych i dzięki taśmie będzie ona bardzo precyzyjna. Tak naprawdę nakładam tyle tego cienia, aż będę zadowolona z efektu. Cały czas coś blenduję, poprawiam, dokładam tego cienia, żeby była jak najlepiej widoczna po prostu ta kreska. I to jest moment, kiedy ściągamy taśmę i proszę bardzo, idealnie prosta kreska. Następnie nakładam podkład. Podkład to będzie Fit Me z Maybelline. Jest dosyć taki trwały, średnio kryjący bym powiedziała, ale na Sylwestra jak najbardziej się nada. No i teraz przyszedł czas na korektor, ten sam, który nakładałam jako bazę pod cienie i nakładam go w miejsca, które chcę rozświetlić, czyli przede wszystkim pod oczami, żeby też zakryć worki i moje doliny łez. Następnie będzie oczywiście broda, czoło i nos, czyli strefa T. Następnie, jako że to ma być makijaż trwały, to trzeba go bardzo dobrze utrwalić. Ja używam pudru sypkiego, którym zrobię baking. Baking jest to taka metoda utrwalenia makijażu, gdzie pozostawiamy po prostu taki sypki puder na kilka chwil, na kilka minut i on sobie pięknie działa, przepięknie nam buzię wygładzi i będzie pięknie wyglądał na zdjęciach. Pamiętajcie, żeby w składzie nie miał krzemionki, bo krzemionka niestety nie lubi się ze zdjęciami z fleszem. Natomiast jeżeli nie ma, to jak najbardziej.
No i następnie przyszedł czas na brwi. Ja moje brwi zrobię cieniami, żeby wyglądały bardziej naturalnie. Mam wrażenie, że z pomadą wyszedłby troszeczkę gorszy efekt. Byłby za bardzo taki wyrysowany, a cieniem wygląda to bardziej naturalnie. Następnie nadmiar cienia wyczesuję sobie szczoteczką i utrwalam je, żeby się nigdzie nie ruszyły, mydełkiem do stylizacji brwi. To jest ten czas, kiedy możemy strzepać sobie nadmiar pudru. W międzyczasie omiotę nim całą twarz, żeby utrwalić podkład i korektor. I teraz zajmiemy się dolną powieką. Ten sam brązik ląduje na całej dolnej powiece, a następnie przy samym zewnętrznym kąciku użyjemy sobie tych fioletowych cieni, oczywiście blendując granice w międzyczasie. Następnie rzęsy. Moje rzęsy są do niczego bez zalotki, więc zalotka musi być. I tuszuję je maskarą od Maybelline Lash Sensational w kolorze Intense Black. Następnie oczywiście kontur twarzy, czyli moja ulubiona, ukochana paleta Shade and Light od Kat Von D. Zawsze mieszam te moje dwa najbardziej zużyte kolory standardowo, więc kontruję ją sobie całą twarz, czoło, nos, żuchwę, wszystko. Na policzki ląduje również coiwa, czyli róże. Mieszam zawsze sobie te dwa odcienie. No i oczywiście rozświetlacz mój ulubiony. Na skronie, pod brew, nos. Wszystko rozświetlamy, to jest Sylwester. No i tutaj niestety utraciłam plik, gdzie przyklejałam kryształki, ale nic straconego. Kryształki przyklejam na klej duo do rzęs w pędzelku przezroczysty. Biorę zwykły pędzelek, na końcu tego pędzelka daję odrobinkę, dosłownie odrobinkę tego kleju, dzięki czemu te kryształki lepiej się do niego przykleją i staram się jak najbardziej symetrycznie przyklejać je do obu oczu. I następnie usta, najpierw konturówka z Lovely i pomadka w tym samym odcieniu. Na koniec oczywiście utrwalamy cały makijaż fixerem z Revolution. Spryskuję, odczekuję chwilę, żeby przetrwał nam całą sylwestrową noc. No i tak kochani, to by było wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Na dole będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego Sylwestra. Buziaczki, pa pa!